Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksandra Rasińska, jestem atakującą w klubie KS Developers Rzeszów. No, założenia podzieliliśmy troszeczkę na takie drużynowe i indywidualne. Na pewno gdzieś te indywidualne zostały, myślę, że w dużym stopniu zrealizowane, bo cieszę się, myślę, że gdybym podsumowała tutaj początki, a to jak teraz się czuję na boisku i jakie ewentualne postępy zrobiłam, myślę, że one są zauważalne. Ja też gdzieś przeanalizowałam, co tutaj się wszystko wydarzyło i jestem zadowolona z tego, co jak w indywidualnych po prostu aspektach, elementach poszłam do przodu. Także tutaj, no co, mogę tylko podziękować sobie za ciężką pracę, trenerom za to, że gdzieś postarali się nam to ułatwić. Jeśli chodzi o założenia drużynowe, cóż, mamy srebro, także jest kawał pięknego po prostu tutaj ciężkiego medalu. Ciężkiego, bo sezon był naprawdę ciężki, był inny. Był po prostu pełen niespodzianek, potyczek i wzlotów. Także myślę, że cały ten COVID troszeczkę pokrzyżowało wszystkim plany, nie tylko nam, bo bardzo ciężki sezon za nami. Ci, co go przeżyli, wiedzą, o czym mówię. Natomiast wiadomo, że sięgaliśmy po złoto, nie udało się, ale to, co mamy już w tym momencie i mamy to na rękach i to nie jest nic wirtualnego, tylko że naprawdę to osiągnęłyśmy, jest już nasze i jest to srebro. Patrząc na skład, jaki tutaj zbudowali trenerzy, prezesi, spodziewałam się tego, że będziemy w topie. Byłam bardzo zajarana tym wszystkim, że jest to taki wysoki poziom, natomiast nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, dlatego zostawiłam to po prostu dla takiego sobie, co ma być, to będzie. My po prostu róbmy swoje i jaki efekt to przyniesie, to już zobaczymy. Wszyscy głęboko wierzyliśmy, że to będzie złoto. Końcówka sezonu pokazała, że jednak, no nie teraz, jeszcze nie jest nasz moment, dlatego tak właśnie myślę, że ciężko ustalić od początku, jak to będzie wyglądało. To jest sport, siatkówka, żeńska, wszyscy wiemy, jak to wygląda. I nie tylko my byliśmy pretendentami do medalu i chcieliśmy sięgać po najwyższy cel. Próbuję sobie przypomnieć, bo ja wiem, że wybrałam Rzeszów, bo tak dosyć szybko podjęłam tą decyzję i było to spontaniczne. Wiedziałam, że będzie ktoś bardzo dobry na moją pozycję i liczyłam się z tym, jaka będzie rywalizacja i podpisałam to w ciemno, tak mi się wydaje, z tego, co teraz sobie przypominam. Natomiast nie wiedziałam, nie znam nazwiska jeszcze, z kim będę tutaj, z kim będę rywalizować. Także o Kierze się dowiedziałam chyba już po złożeniu podpisu. Wspomnień fajnych jest wiele. Ciężko mi wybrać jedno. Tak sobie teraz skroluję w głowie te najfajniejsze momenty. Ale każdy wygrany mecz, w którym miałam jakiś wkład, może zabrzmi to egoistycznie, ale lubię po prostu mieć też wpływ na sytuację, gdzie się dobrze pokazałam. O, na przykład wiem, że byłam dumna z Ligi Mistrzyń. Pamiętam, że cały wyjazd do Włoch był po prostu tak pięknym wspomnieniem, zaczynając od podróży, która po prostu scala drużynę, bo to zawsze są jakieś takie sytuacje, w których widzimy się w niecodziennych momentach. Czyli wszystko, od samolotu po hotel i całe Włochy, te piękne miasto. Także Włochy miasto. Wiemy, wszyscy tak mówimy. Graliśmy w Scandici, także cały wyjazd podsumowuję tak, że byłam tam bardzo szczęśliwa, dobrze się czułam fizycznie. Mental też fajny, no bo kurczę, słońce świeciło, pierwszy raz zdjęliśmy kurtki, to były pierwsze takie ciepłe dni. I dobrze się tam czułam na boisku, dostałam szansę, myślę, że ją gdzieś w jakimś stopniu dobrze wykorzystałam, natomiast niestety wynik nie przyniósł nam tego, co chciałyśmy, więc to takie, dlatego może nie wpadłam na to od samego początku, bo kurczę, nie wróciłyśmy z tymi wygranymi jednak. Ale to było najfajniejsze, najpiękniejsze wspomnienie z tego sezonu. Na pewno najgorszym takim czasem było powrót po pierwszej kwarantannie. Powrót do formy, bo to jest coś takiego, na co my nie mamy wpływu do końca. Możemy robić, starać się, ale gdzieś to siedzenie w domu utrudnia
całemu organizmowi funkcjonowanie i taka niemoc, która po prostu dopada na treningach, była dla mnie bardzo bolesna. Natomiast taki moment konkretny, chyba pamiętam po Pucharze Polski, jak po prostu zobaczyłam Jelenę Blagojewicz, która się rozpłakała i pomyślałam sobie wtedy, że jak wszyscy cierpimy i do tego właśnie zawodnik, który w tym meczu zostawił całe serducho na boisku, jakie to jest po prostu bolesne i na to, że to jest sport i to jest tak brutalne i nie mamy na to wpływu i kolejny raz ktoś się tam ociera o to zwycięstwo, bo wszyscy wiemy, jaki był wynik, jaka była sytuacja w tym tiebreaku. I to było dla mnie bardzo bolesne i nie ukrywam, że gdzieś tam łezka się też zakręciła. Mam zdecydowanie jeden jest tutaj po prostu mój ulubiony. Jak jeszcze trenowaliśmy tam na hali, nie na Podpromiu, tylko to był sezon przygotowawczy, był trening, w którym było potwornie gorąco, więc my wszystkie oczywiście, jak to na treningach, jesteśmy bardzo spocone. Ja już tam gdzieś drugą koszulkę chyba zmieniałam nawet, bo już nie dawałam rady, po prostu co, jakieś tam odbicie piłki, to wycieranie się i tak dalej. I była jakaś fajna akcja, ktoś obronił, podbił piłkę, ja właśnie się rzuciłam, także zrobiłam wielką plamę potu. Ktoś pobiegł wystawić piłkę, a ja wstając po prostu wywróciłam się na własnej kałuży potu, także akcja trwała, więc wszyscy łącznie z trenerami po prostu padali ze śmiechu. A piłka jest dalej w grze, także ja pamiętam, że ja nie mogłam wstać. Leżałam chyba do końca akcji po prostu na ziemi, albo zwijałam się, żeby tylko po prostu... No nie wiedziałam, czy wypada się śmiać w takim momencie, był trening, także... Ale ja potem jak zobaczyłam na trenera Bartka, który po prostu za koszem się zwija, no to mówię, dobra, pozwólmy sobie w tym momencie na chwilę rozluźnienia, bo... Zdecydowanie dawno nie miałam tak śmiesznego momentu. Mało tego, na tym samym treningu to było poprawienie akcji, bo... Jeszcze Marta Krajewska zrobiła dokładnie to samo, także kałuży potu po prostu już nie polecam nikomu w takie gorące dni, po prostu nie wiem, albo skracajmy treningi, trenerzy, albo radźmy sobie w jakiś sposób, bo no różne śmieszne rzeczy się dzieją, tak. Także Marta biegnąc do wystawy też po prostu wywrotka. No jeżeli zadajesz mi to pytanie, to znaczy, że trochę gdzieś to wierzysz. Tak. Myślę, że zawsze gdzieś tam staram się, jak widzę, że ktoś jest smutny, to potrafię wyczuć i zawsze staram się podejść, poklepać, zażartować. Niekoniecznie zażartować, bo nie zawsze ktoś tego potrzebuje, ale tak, staram się w każdym momencie wyłapać, co się dzieje, a czasami robię to spontanicznie. Jeżeli czasami przesadzam, to przepraszam, ale taka już jestem i robię to po prostu, myślę, że autentycznie. No to cofnijmy się do tego, co powiedziałam, czyli Puchar Polski. Nie miałam tam osobiście zbyt dużego wkładu, ale jeśli chodzi o drużynowy mecz, całe wykonanie, nie przypomniałam sobie w ogóle w całym swoim życiu tak ciężkiego meczu psychicznie, fizycznie, bo to był cholernie długi mecz. Jak wiemy, wynik był 15-13, tak? Także... W tiebreaku 15-13 jest to no, bardzo bolesne, bo kurczę, zawsze tiebreak to jest w ogóle loteria, to już jest moment wyczerpania i sił fizycznych i mentalnych, także to już jest komu pyknie w tym momencie. No nam powiedzmy, że no, nie pykło i niestety znowu z Policami, które właśnie założyły złoty medal, było ciężko i żałuję, bo to zwykle jest jedna, dwie piłki, które decydują o tych wszystkich piłkach meczu, które decydują o tej wygranej. I właśnie mówię, te łzy na koniec były bardzo takie spontaniczne, może to jest złe słowo, ale no ciężko było je zatrzymać. Mam parę takich zdjęć na pewno, ale może podzielmy się jednym. Było to podczas sesji świątecznej w tym sezonie, kiedy to nasz pierwszy trener Stefan przebrał się po prostu za świętego Mikołaja. Zaraz sami Państwo zobaczycie, jak to wszystko wyglądało, ale no komicznie, naprawdę rozbawiło to nas potwornie, bo zwykle widzimy trenera poważnie, taki swojej roli, także takiego powiedzmy guru, a tutaj wszedł przebrany za świętego Mikołaja z takimi śmiesznymi portkami. No nie, to jest... To musicie zobaczyć, tego się nie da opisać po prostu. Sezon przygotowawczy.
nieziemsko ciężki. Trenowałyśmy, wiadomo, że wchodziłyśmy stopniowo, natomiast potem już z grubej rury, że tak powiem. I to, co powiedziałam o całych tych spoconych koszulkach, to jest to prawda, bo zostawiałyśmy bardzo dużo sił, serducha i właśnie potu na tych treningach. Także dobrze to wspominam. Jeszcze było ciepło, troszeczkę więcej możliwości wychodzenia do ludzi. Potem czasy się pozmieniały, było ciężej, było tylko tak naprawdę trening, hala, siłownia, dom, Lidl, także tak wyglądało nasze życie w tym sezonie, w drugiej połowie. Gdzieś te mecze, z początku jeszcze byli kibice, było nam łatwiej, przynosi to radość, bo jest dla kogo grać, dla kogo. Potem już było coraz ciężej, bo trybuny były puste, my już się do tego przyzwyczaiłyśmy, że w tym momencie to ja zapomniałam, że może być tak, że kurczę, jest tak głośno, że nie słychać własnych głosów. I trochę żałuję tego, że w tym sezonie właśnie nie zaznałam tego dopingu na żywo, który są w stanie zapewnić rzeszowscy kibice, bo z tego, co pamiętam, jak jeszcze byłam przyjezdnym zawodnikiem tutaj na meczach, robią robotę, naprawdę robicie robotę, także żałuję, że nie miałam okazji zagrać przy pełnych trybunach w Rzeszowie. Kto wie, może jeszcze kiedyś będzie mi dane. Wrócimy do zdrowszych czasów, normalniejszych, gdzie ten COVID już się uspokoi i będzie okazja poczuć to wsparcie, ten głos, bo to jest coś nie do opisania, a ja wiem, że zarówno tutaj, nie wiem, chyba jeszcze Łódź mi się kojarzy z takimi głośnymi, prawdziwymi kibicami. I jeszcze hala tutaj umożliwia to, że jest tak bardzo kameralnie i tak słychać to wszystko, nie jest tak, na przykład na hali w Orbicie we Wrocławiu, pamiętam, jest tak, że trybuny są ogromne, natomiast kibice są bardzo oddaleni i ciężko jest zrobić tak głośny doping, a tutaj pamiętam to z meczów właśnie wyjazdowych, że nie jestem w stanie, nie ma słów, to trzeba przeżyć, to jest gęsia skórka po prostu. Tak, także tutaj też nawiązałam do kibiców, może wplotę to. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować za tych, którzy nas wspierali, którzy nam kibicowali do samego końca, którzy są dumni z tego srebra i nie będą nam narzucać, że szkoda złota, bo my o tym wiemy, my zrobiliśmy wszystko, żeby to złoto było, ale no cóż, nie udało się. Także dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali, którzy zostawiali ciepłe słowa i zawsze gdzieś tam wysyłali wiadomości elektroniczne, no bo inaczej ciężko to sobie jakoś przekazać. Tych, którzy czekali na nas pod halą i dziękowali, tych, którzy wysyłali kwiaty, także to jest bardzo miłe i myślę, że będzie mi brakować rzeszowskich kibiców na pewno. Także to co do podsumowania i podziękowań, bardzo serdecznie dziękuję. Koniec sezonu już to minęło tak szybko, że nie jestem w stanie do końca tak na chłodno teraz wywnioskować, co tu się wydarzyło, bo to się zadziało tak. Ja mam wrażenie, że co dopiero rozpakowywałam się w mieszkaniu przy Skyresie i oglądałam, mówię, kurczę, albo świetny widok w tym Rzeszowie, a właśnie pakuję walizki i zakładam medal i jadę do domu pochwalić się rodzinie, co tutaj przywiozę. Także sezon wyglądał tak, z góry do dołu, było ciężko, było śmiesznie, było potem zabawnie, przepraszam, było potem momentami tak zabawnie, że nie jestem w stanie teraz przytoczyć tych wszystkich historii, bo trochę się ich nazbierało, ale wiem, że to był świetny sezon, udany, ciężki, wymagający i bardzo serdecznie jeszcze raz podkreślam, że dziękuję za wszystko, czego się tutaj nauczyłam, doświadczyłam i jakich ludzi poznałam.